Andrzej Rozenek, już teraz, Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie myślę, że a propos Lewicy, to jeszcze sobie na pewno dzisiaj porozmawiamy podczas naszego spotkania, ale chciałam na początek zapytać pana o to, co pan sądzi na temat decyzji podejmowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę w kontekście ułaskawienia, już jak się okazuje, wpisanego oficjalnie na listę pedofili człowieka, w kontekście tego też, co mówił a propos tej sprawy, że tego typu sprawy powinny być rozwiązywane w rodzinie i w domach ludzi, i jeszcze w kontekście tego, co dzieje się wokół środowiska LGBT. Ja wiem, że to może dwa różne wątki, ale w jednym pytaniu to zadam. Bo wczoraj prezydent Duda powiedział, że jest zwolennikiem różnorodności i inności, że to mu nie przeszkadza, ale sprawy prywatne takie powinny pozostać. Jak to się ma do tego, jak bardzo środowisko LGBT w tej chwili jest, delikatnie mówiąc, źle traktowane przez rządzących? Zacząłbym od tego, że początek kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy to był akt inhibicji, bo to nie było łaskawienie, który został wydany wobec jego kolegów partyjnych, dwóch kolegów partyjnych. Przypominam, że oni byli skazani w pierwszej instancji za przekroczenie uprawnień. Wtedy pan prezydent Duda tłumaczył, że ulżył sądom, tak, że chciał już zdjąć ten obowiązek z sądów, no i użył właśnie tego aktu inhibicji. To jest mało znany akt inhibicji, przysługiwał królom i przestał obowiązywać w Polsce mniej więcej po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Także bardzo źle zaczął, bo zaczął od użycia prerogatywy, która mu nie przysługuje. No i dzisiaj kończy swoją kadencję, używając tym razem już aktu łaski wobec pedofila, który jest na rejestrze pedofilów. No trudno sobie wyobrazić o jeszcze gorsze zakończenie tej kadencji. To świadczy o tym, że pan prezydent Andrzej Duda po prostu w nosie ma opinię publiczną, w nosie ma Polaków. Robi albo ukłony w kierunku swojego środowiska politycznego, albo po prostu z jakichś nieznanych nam przyczyn kłania się pedofilom. To jest paskudne. To jest paskudne i tego nie da się w żaden inny sposób skomentować. I również paskudne jest to, że pan prezydent Andrzej Duda dzieli Polaków. I to jest oczywiście inny temat, ale łączy go to osoba pana prezydenta Dudy. Mówiąc o tym, że ludzie LGBT, a to są lesbijki, geje, to są to nie są ludzie, tylko to jest ideologia. Dzisiaj próbuje z tego jakoś wymigać, z tego stwierdzenia, nigdy za nie nie przeprosił. Dzisiaj opowiada, że mu to nie przeszkadza, ale najlepiej rozumiem, żeby ci ludzie siedzieli w domu i się nie pokazywali mu na oczy, bo tak należy tę wypowiedź zrozumieć. No to oburzające i cały świat po tych słowach Andrzeja Dudy dał jednoznaczny sygnał, że takie rzeczy się w demokratycznych, w cywilizowanych państwach nie zdarzają. No ale Andrzej Duda się tym nie przejął, ma to w głębokim poważaniu. My jako Lewica próbowaliśmy w tej sprawie obudzić społeczeństwo i pokazywać, kim jest Andrzej Duda. Mam nadzieję, że trochę się udało i mam nadzieję, że teraz 12 lipca wszyscy dokonają tego cywilizacyjnego wyboru, odrzucając drugą turę Andrzeja Dudy, drugą kadencję Andrzeja Dudy. My nie chcemy takiego prezydenta, nie chcemy prezydenta, który dzieli, i nie chcemy prezydenta, który kłania się pedofilom, który kłania się swoim partyjnym kolegom, używając właśnie swoich prerogatyw, a czasem nawet przekraczając te prerogatywy. To jest niedopuszczalne i mamy szansę jeszcze temu zapobiec. 12 lipca jest bardzo ważny. No właśnie, panie pośle, 12 lipca jest bardzo ważny, no ale wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, czyli wszystkie sondaże, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, że ta przewaga jednak jest po stronie Andrzeja Dudy. Nawet chwilami niewielka, te różnice mogą, jak się okazać, wynosić nawet dziesiątki punktów wręcz, a nie punkty procentowe. To jak ten elektorat niezdecydowany albo taki, który pozostaje na tej
tej scenie politycznej po pierwszej turze wyborów, czyli chociażby mojego poprzedniego rozmówcy Szymona Hołowni, czy Roberta Biedronia, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza przekonać, żeby pójść i zagłosować przeciwko, jak rozumiem, Andrzejowi Dudzie? Mnie nie trzeba przekonywać. Ja 12 lipca zagłosuję przeciwko Dudzie, czyli za Rafałem Trzaskowskim. Natomiast ja rozumiem ludzi, którzy mają obiekcje, którzy znowu są źli, że trzeba ich zdaniem wybierać mniejsze zło. Tylko w tym wypadku mamy tak drastyczną różnicę między kandydatami i to zło prawdziwe jest tak potworne, że moim zdaniem o wszystkim innym trzeba zapomnieć, reszta się nie liczy. Druga kadencja Andrzeja Dudy oznacza kurs na państwo autorytarne, oznacza kurs na powolne wychodzenie z Unii Europejskiej, oznacza na kurs na, no, mówiąc bardzo obrazowo, na Azję, tak? A my chcemy kursu na Europę i większość Polaków wielokrotnie mówiła o tym, że jest za Europą, że jesteśmy narodem, który jest najbardziej euroentuzjastyczny. Zatem no, trzeba się obudzić, bo w pewnym momencie ten nasz euroentuzjazm może się znaleźć gdzieś w takim samym miejscu, w którym się dzisiaj znajdują prawa człowieka, czy w takim samym miejscu, w którym znajdują się dobre obyczaje. To wszystko może się przestać kompletnie liczyć, bo następna kadencja Andrzeja Dudy może oznaczać jeszcze większe umocnienie Prawa i Sprawiedliwości, bo oni już wtedy nie będą się musieli z nikim i z niczym liczyć. Będą mieli wszystkie instrumenty władzy w jednym ręku. To jest szalenie niebezpieczne. Demokracja jest systemem nieodpornym na to, jak wszystkie instrumenty w państwie są w jednym ręku. Mówił zresztą o tym osobiście Jarosław Kaczyński wtedy, kiedy rządziła Platforma, że to jest zagrożenie dla demokracji, więc warto przypominać te jego słowa, bo to rzeczywiście jest ogromne zagrożenie dla demokracji. Stąd ten wybór 12 lipca jest oczywisty. On po prostu jest oczywisty i każdy, kto jest za Polską europejską, Polską znajdującą się w gronie państw Unii Europejskiej, każdy, kto jest za Polską szanującą swoich obywateli, powinien wybrać 12 lipca Rafała Trzaskowskiego i nie żywić urazy ani do niego, ani do nikogo innego, bo to nie jest czas na to, żeby się rozdrabniać nad tym, co tam Platforma kiedyś zrobiła, czego nie zrobiła. Oczywiście to jest bagaż. To jest bagaż, z którym idzie Rafał Trzaskowski, ale mam nadzieję, że on potrafi być ponad to, że potrafi być prezydentem bezpartyjnym. A co do Andrzeja Dudy, nie mamy wątpliwości. Wiemy, że nie potrafi być prezydentem wszystkich Polaków i wiemy, że nie potrafi być prezydentem bezpartyjnym. Doszliście już do tego, dlaczego Robert Biedroń no, poniósł porażkę w tych wyborach prezydenckich, biorąc pod uwagę, że były momenty, kiedy te sondaże naprawdę niezły wynik mu dawały. Udało się przeanalizować, co się takiego po drodze wydarzyło? Na pewno koronawirus i na pewno polaryzacja, ale te dyskusje jeszcze u nas trwają, nie zostały zakończone. Na pewno lewica potraktuje poważnie swoich wyborców i raport na ten temat się ukaże i będziemy dokładnie znali przyczyny tego słabego wyniku. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że Robert Biedroń miał bardzo trudno. W pewnym momencie miał tragicznie źle w tej kampanii, dlatego że nastąpiła taka polaryzacja, którą ja pamiętam z wyborów warszawskich, kiedy kandydowałem na prezydenta Warszawy. Wtedy mieszkańcy Warszawy tak się przerazili nadchodzącego Patryka Jakiego z PiS-u, że postanowili po prostu gremialnie już w pierwszej turze iść na tego, który daje największą szansę na zwycięstwo z PiS-em, czyli na Rafała Trzaskowskiego, i został nagle odessany elektorat i mój, i Janka Śpiewaka, ruchów miejskich. To wszystko nagle się okazało, wszystkie nasze postulaty ważne, istotne dla codziennego życia warszawiaków okazały się nieistotne w momencie zagrożenia PiS-em. I tu była podobna sytuacja. Te wszystkie ważne postulaty, o których mówił Robert Biedroń, na spotkaniach ludzie mówili: tak, to szalenie ważne, to są nasze sprawy.
nagle się okazało, że te nasze sprawy już nie są takie ważne, bo PiS jest groźny i rzeczywiście jest groźny, dlatego trzeba zrozumieć nasz elektorat. Z 12% elektoratu lewicy znaczna część zagłosowała już w pierwszej turze na Rafała Trzaskowskiego, dlatego że nasz elektorat jest po prostu bardzo, bardzo antypisowski i boi się PiSu. Najwięcej od tej partii dostał złych prezentów. Przypomnę chociażby sprawę emerytur mundurowych. To są takie rzeczy, które determinują potem zachowanie naszego elektoratu i tak się stało. Dlatego ja tym bardziej nie mam żadnych wątpliwości. Każdy, kto jest z lewicy, ma jasny wybór, tak? Głosujemy na Rafała Trzaskowskiego. No tak, ale w międzyczasie było tak, że no od początku wiedzieliśmy, że jest Andrzej Duda. Jeżeli ktoś nie chciał na niego głosować, czy nie chciał, żeby Prawo i Sprawiedliwość już miało pod sobą wszystkie możliwe urzędy, to mógł oddać głosy czy na Rafała Trzaskowskiego, ale jednak był taki moment, że Robert Biedroń cieszył się dużo większym poparciem. To koronawirus stanął na drodze, tak jak mówię, no co takiego po drodze się wydarzyło, że nagle ludzie zdecydowali się już w tej pierwszej turze podjąć taką, a nie inną decyzję, no bo wiadomo, że w drugiej, no to już jest wybór między, tak jak pan powiedział, często oczywiście nie zawsze mniejszym, a większym złem i wybieramy tego, do którego jest nam bliżej, jeżeli nasz kandydat tej pierwszej tury nie przeszedł. No pani redaktor, nasi wyborcy doskonale zdają sobie sprawę, że na koniec końców i tak wygrywa tylko jeden. I czasami są takie sytuacje, gdy zaostrza się język debaty, a język debaty w drugiej części tej kampanii bardzo się zaostrzył, że przerażenie jest tak duże, że ludzie wolą już w pierwszej turze zagłosować na tego, który ma największe szanse wygrać z tym złem. I no to jest znany psychologiczny model działania. Nie należy go potępiać, bo to jest wyraz po prostu troski o Polskę i troski o naszą przyszłość. My to rozumiemy i na pewno zrobimy wszystko, żeby nasze postulaty dalej były w grze. Natomiast trzeba po prostu, jakby to powiedzieć, pogodzić się z tym, tak? Pogodzić się z tym i uśmiechnąć się nawzajem do siebie i powiedzieć, słuchajcie, no jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze mamy szansę, jeszcze jest 12 lipca i mogą się te wybory zakończyć w sumie pozytywnie dla nas wszystkich. Jeszcze mogą. 13 lipca, jeżeli się okaże, że wygrał Andrzej Duda, to niestety będziemy wszyscy współwinni temu, że Polska dryfuje poza Unię Europejską, że Polska dryfuje w kierunku Azji, czego naprawdę nie życzę sobie. I słuchałem Szymona Hołowni, który mówił o swojej córce. Ja też mam dwójkę dzieci, też chciałbym jej zostawić Polskę w dobrym stanie. Polskę, w której nie wycina się drzew po to, żeby je spalić w kotłach, jak to właśnie Prawo i Sprawiedliwość teraz zaproponowało. W Polskę, w której szanuje się każdego i każdy inny, a wszyscy są równi. Czego nie potrafi zrozumieć pan prezydent Duda. No, naprawdę, na przykład takie fundamentalne kwestie jak podejście do Europejskiego Zielonego Ładu. No to widzieliśmy, że w zasadzie tylko trzech kandydatów w pierwszej turze w ogóle na ten temat mówiło. Andrzeja Dudy to nie interesuje. On idzie na spotkanie z wyborcami i opowiada, że dzięki niemu gaz potaniał o 10%. Po czym mówi jednym tchem, że dzięki temu, że gaz potaniał o 10%, wszyscy dostaną więcej pieniędzy, a większość, przeciętna polska rodzina zyska 1780 zł rocznie. To znaczy, że pan Andrzej Duda uważa, że przeciętna polska rodzina wydaje 17 800 zł rocznie na ogrzewanie swoich domów i mieszkań. No to jest jakiś absurd. To widać, że ten facet jest kompletnie odrealniony, że on buja w jakichś obłokach, że nie wie, co ile kosztuje, że nie wie, z czym ludzie mają na co dzień do czynienia, jakie mają problemy. I to jest dobry przykład na to, żeby zrozumieć, z kim mamy do czynienia. To jest po prostu marionetka PiSu, marionetka prezesa Kaczyńskiego.
Kaczyńskiego przez 5 lat zamknięta w Pałacu Prezydenckim. No bo nie wierzę, żeby ktoś, kto normalnie funkcjonuje, rozmawia z ludźmi, przypuszczał, że 17-800 ludzie płacą za ogrzewanie, przeciętna rodzina tyle płaci za ogrzewanie swojego domu. No bo przecież to trzeba mieć naprawdę duży dom, żeby nie powiedzieć pałac, żeby tyle płacić za ogrzewanie. Zatem i tak jest na każdym wiecu. Na każdym wiecu jest jakaś gafa, na każdym wiecu widać, że Andrzej Duda jest kompletnie z innej bajki. No ale cały czas ma pełne usta tych frazesów, cały czas coś daje, cały czas coś obiecuje. Niektórzy ludzie w to wierzą, no bo skoro dali 500+, to może jeszcze coś dadzą. Ale budżet nie jest z gumy i wszyscy wiemy, że to, że dzisiaj ten rząd jeszcze coś może da, czy dał tą 13. emeryturę nieszczęsną, to oznacza zadłużanie przyszłych pokoleń i oznacza, że za chwilę ten budżet po prostu runie. A jak runie budżet, mamy poważne kłopoty. Poważne kłopoty wszyscy będziemy mieli, również ci biedni i ci bogaci. No ale właśnie, pan słusznie zauważył, że okej, z jednej strony Andrzej Duda może być odrealniony i nie ma pojęcia, ile kosztuje utrzymanie przeciętnej polskiej rodziny, ale z drugiej strony no ci ludzie przychodzą na te wiece i oni wierzą w te słowa, to nie są w stanie przetrawić tego przez własny filtr i zweryfikować tych informacji i tylko ślepo wierzą. No to z jednej strony są politycy, jesteście wy nam coś mówicie, ale no, my też powinniśmy mieć swój rozum i umieć oddzielić ziarno od plew i dokonać tego właściwego wyboru, a nie wierzyć chwilami wręcz jakieś bajki opowiadane przez polityków. To prawda i chyba każdy z polityków powinien, polityków opozycji, zadać sobie pytanie, co robił źle do tej pory, gdzie popełniono błąd, gdzie komunikacyjnie nie dotarliśmy do ludzi, bo rzeczywiście tych ludzi, którzy wierzą w te bajki, jest zdecydowanie za dużo i tu trudno mieć do nich pretensje. Zawiodła gdzieś druga strona, która nie dotarła z prawdziwą informacją, która na przykład nie potrafi zdementować kłamstw, które codziennie sączy telewizja tak zwana publiczna, czyli TV PiS. Być może trzeba mówić prostszym językiem, może trzeba częściej wypominać te właśnie takie proste kłamstwa, jak to dotyczące gazu, bo skomplikowane rzeczy rzeczywiście mogą nie trafiać do ludzi. Ludzie są w pogoni za swoim codziennym życiem, mają mnóstwo własnych problemów. Natomiast taka prosta sprawa jak to, że prezydent nie wie, ile kosztuje przeciętną rodzinę ogrzewanie ich mieszkania czy domu, to daje do myślenia. Ja przypominam, były kiedyś takie debaty, bo debaty były kiedyś w ogóle, to ciekawe, gdzie prezydenci, kandydaci na prezydenta zadawali sobie takie proste pytanie, tam, czy wie pan, ile chleb kosztuje, czy wie pan, ile bilet tramwajowy kosztuje. I się okazywało, że niektórzy byli kompletnie z innej planety i nie wiedzieli takich rzeczy. Zatem podnośmy takie kwestie, zobaczmy, jak oni się zachowują, kto biega z tabunem ochroniarzy, kto rozbija się limuzynami po cmentarzu. To jest przecież taki obraz pogardy dla innych ludzi, że już chyba bardziej gardzić ludźmi nie można. Wjeżdżać limuzyną na cmentarz, gdy inni nie mogą tam rzeczywiście pójść i uczcić swoich bliskich. No mamy tych przykładów dużo, trzeba je w kółko powtarzać, żeby nawet ci, którzy wierzą dzisiaj PiS-owi, zrozumieli, że to jest zły wybór, bo to jest bardzo zły wybór. Andrzej Rozenek, Lewica. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Miłego, udanego dnia życzymy. Onet Rano pozdrawia serdecznie. Dziękuję. Dobrego dnia życzę pani redaktor i państwu słuchaczom i widzom Onetu. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy ciepło.